Tydzień temu wygrała Nagrodę Życia Warszawy, czym sprawiła sporą niespodziankę. Uważało się, że klacz ta jest najlepsza na torze miękkim, a tymczasem wygrała na suchym. Także dysponuje bardzo dobrym przyspieszeniem. Ale uwaga, konie ruszyły. Kto poprowadzi? Czy Golden Tyrol pójdzie od startu? Tak jest, on prowadzi. Tam za nim trzyma się jeszcze debiutująca Toraja. Stawka, tam jest ciasno, tam jest bardzo ciasno. Golden Tyrol prowadzi. Na drugiej pozycji Laron. Blisko nich jest ten bardzo groźny Green Maestro. Ośmiolatek, który w tym sezonie prezentuje wyśmienitą formę. Wygrał dwa wyścigi z rzędu na wiosnę. Był w świetnej dyspozycji. Ale Golden Tyrol. Golden Tyrol. Dalej blisko niego. Laron ciągle jest drugi. Blisko nich Toraja, klacz, która jej start tutaj był zaskoczeniem, bo ona jeszcze nie biegała w tym sezonie. Stawkę zamyka Masai Moon. Przed nią Nikov Memory, prowadzona oszczędnie tym razem. I na prostą wyprowadzi Golden Tyrol do celownika 450 metrów. On ucieka, tam pozostałe konie walczą o dalsze pozycje. Laron jeszcze jest drugi, ale już rozpoczął finisz od pola Green Maestro. A przy wewnętrznej dobrze galopuje tutaj Nikov Memory. I jeszcze Toraja się włączyła do walki. No, no, no. Golden Tyrol zdecydowanie o drugie miejsce. Walka, ależ tam walczą klacze. Ale chyba tutaj od pola drugi będzie Green Maestro. I za chwilę zobaczymy. Golden Tyrol zdecydowanie pierwszy. Druga jednak, nie, jednak jest Nikov Memory. Trzeci Green Maestro. I czwarty skończył Laron. A ostatecznie szósta dopiero Toraja.